indywidualna organizacja studiów, to jest właśnie jedno, no ale drugie to właśnie te godziny NRA, które właśnie są takim jeszcze właśnie bardziej zaawansowanym stopniem dla sportowca, możliwością właśnie takiego studiowania w indywidualnym trybie. W praktyce wygląda to tak, że w trakcie sezonu przygotowawczego i startowego zawodnik taki jak ja skupia się tylko i wyłącznie na treningach i właśnie całym tym sportowym życiu i właśnie to wtedy te treningi i starty są na pierwszym miejscu. A kiedy przychodzą wakacje od sportu, zaczynam studiowanie, że tak powiem, i wtedy jestem studentką. Mam indywidualne zajęcia z wykładowcami, którzy razem ze mną przerabiają ten cały materiał ze studiów i przekazują właśnie tą niezbędną wiedzę, której gdzieś tam w przyszłości na pewno się przyda. Moim tutorem jest pan dyrektor AZS-u Katowickiego, Krzysztof Nowak, i on zawsze właśnie służy pomocą, pomaga mi się kontaktować, bo nieraz kontakt jest utrudniany z wykładowcami, albo żeby ich gdzieś tam zastać, złapać, i on tu właśnie jest takim pośrednikiem i taką pomocną dłonią zawsze. Moim gdzieś tam kierunkiem jest jeszcze sportowa kariera w Paryżu, dokończenie właśnie studiów na drugim stopniu i później dopiero będziemy dalsze plany i cele określać.